Jak widzicie, znajdujemy się w opuszczonym domu. Tym razem odwiedziłem Holandię i po drodze zauważyłem opuszczony dom. Wszedłem do środka i okazuje się, że zostało trochę wyposażenia. Zaraz wam je pokażę. Sufity drewniane. Nawet kask został. Zegar. W szufladzie kasety. To najprawdopodobniej ktoś chciał zrobić dobudówkę. Niestety nie została wykończona. Wow, ale piękne krzesło. O, widzę, że zauważyłem schody i piwnicę. Zajrzyjmy może najpierw do piwnicy. Ale chyba nie ma tutaj nic interesującego. Ozdoby na choinkę. Tak jest. W tym roku nie zawisły na choince, niestety. Wejdziemy teraz na górę. Sypialnia. Tapeta się zwinęła. I kolejne krzesełko. Również ciekawe. Tu są schody jeszcze wyżej. O, kolejne pomieszczenia sypialniane. Tutaj mamy dwa łóżka tym razem. Kilka obrazów. To chyba jest Rex. Pozostałości po zegarze.
telewizor. Komplet kieliszków, szklanek. I trochę śmieci. Chlebak. A w nim jakieś proszki. Ostatni pokój. Troszkę ciuchów zostało jeszcze. Grzejnik. Tu już byliśmy. Kuchnię i łazienkę. Tu mamy łazienkę chyba. Kuchenka gazowa. Może nie widać tak dokładnie, ale tam został jeszcze samochód od byłych właścicielów. Poza domem jest jeszcze kilka budynków. Być może również będą otwarte. Zerkniemy do nich.
przejdźmy jeszcze tu zobaczyć. Tu już bardziej nowocześnie jest. Zobaczcie. Bardzo dużo papierów. Regał z książkami. Biurko. Być może to pomieszczenie służyło jako biuro. Z okna widać jeszcze kemping. Zaraz spróbuję wejść do niego. Nie będę się pchał do tego kempingu. Za bardzo zarośnięty jest. Tutaj widać szklarnię. Widać różne nasiona. Najprawdopodobniej sadzono tutaj kwiatki. Być może nawet na sprzedaż. Stół obrośnięty mchem. Ziemia. Niestety już od bardzo dawna nikt tutaj nie zaglądał. Szklarnie zaczynają się powoli sypać. Straszny zapach tutaj jest. Śmierdzi niesamowicie. Wow, jeszcze laptop został. I wystawa kwiatów. Najprawdopodobniej tych, które były tutaj hodowane. W tym miejscu będę kończył eksplorację. Jak zwykle widzimy się znów za tydzień w piątek. Na razie, trzymajcie się.